jest jakaś cząstka mojego życia. Nie tylko służbowego, ponieważ tu zaczynałam pracę zaraz po szkole, ale także i osobistego, bo tu poznałam męża. Panie pracowały w laboratorium, panowie na instalacjach, poznawaliśmy się. No i dlatego taka była moja decyzja. Już 40 lat minęło, jak pracuję w jednym zakładzie. Zajmowałem się powstaniem marki Orlen i myślę, że dla wielu pracowników może być to ciekawa historia, szczególnie dla tych, którzy zaczynają pracę w firmie i nie poznali jej jeszcze. Jest to po prostu historia, którą każdy pracownik korporacji powinien znać. To jest coś takiego jakby nasza tożsamość, nasza marka. Chodzi o to, żeby pracownicy też się utożsamiali z historią tej marki i znali kulisy jej powstania. Zaczynałam pracę w laboratorium. Byłam jako laborantka, pracowałam w laboratorium tworzyw sztucznych na polipropylenie. To była wielka przyjaźń, wielka rodzina. Każdy się znał. Znałyśmy swoje sekrety, najdrobniejsze i te małe problemy, bo my spędzałyśmy większość czasu w pracy. Pracowałyśmy w niedzielę, w święta, spędzałyśmy Wigilię, Sylwestra razem. Historia zaczyna się w momencie połączenia CPN-u i Petrochemii. I tutaj zapadła decyzja o powstaniu nowej marki. Początkowo wszyscy zastanawiali się, czy nie wykorzystać potencjału marki CPN, powszechnie znanej, oraz tego, co już stworzyła Petrochemia Płock. Ale okazało się po pierwszych badaniach, że niestety oba wizerunki nie odzwierciedlają tego, jak powinna wyglądać marka nowoczesnego koncernu. W sobotę i w niedzielę tłum dzieci przed bramą numer 2, bo właśnie było jeden rodzic jechał do pracy, przywoził dzieci, czekał przed bramą, dzieci się razem wszyscy bawili, drugi rodzic wychodzi z pracy, zabiera dzieci, odjeżdża do domu. I to właśnie jest przyjaźń do tej pory zresztą. Skądinąd okazało się, że w przyrodzie, w cudzysłowie, nazwa Orlen już funkcjonowała, bo był na przykład kombatant spod bitwy pod Monte Cassino, który w tym czasie przebywał w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie o nazwisku Orlen. Zostałem zaproszony do udziału w pracach nad tym albumem, bo nieprzerwanie pracuję w biurze marketingu i jakby jestem jednym z tych, którzy przekazują tą pałeczkę nowym pokoleniom, nowym pracownikom. Do tej pory utrzymujemy kontakty, do tej pory się spotykamy i właśnie to jest takie moje życie. Moje życie to firma. I jestem dumna z tej pracy, dumna z zakładu, że się tak rozwija, że właśnie że mieszkam w ogóle tu i pracuję w Płocku. Mieszkam w Płocku i pracuję w zakładzie. Koledzy się śmieją, że jestem panem logo, czyli facetem, który gania wszystkich, którzy niepoprawnie go używają. I myślę, że do tego się tak naprawdę sprowadza, że jestem takim strażnikiem marki.